Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy po ważeniu gali FEN 17, która jutro odbędzie się w Gdyni. Ze mną prezes organizacji Paweł Jóźwiak. I od razu pierwsze pytanie chciałem zadać, żebyś wytłumaczył tą wczorajszą informację, która pojawiła się o przeciwniku Kamila Łebkowskiego, że nie mógł dojechać, i te tutaj informacje, że FEN nie zapłacił za bilet i dlatego nie przyjechał. Nie, absolutnie nieprawda. Nie czytałem tej informacji, nie wiem kto gada takie bzdury. Sytuacja była troszeczkę złożona. Po prostu zgłosił się do nas menadżer zawodników z Brazylii, z którymi współpracuje, i zaproponował nam zawodnika z Brazylii, który już wcześniej miał zaplanowany pobyt w Europie. Menadżer nam powiedział, że zawodnik ten ma sponsora, któremu opłaca cały pobyt w Europie, i po prostu dogadaliśmy się, że my temu zawodnikowi zapewnimy lokalny transport z Niemiec, bo zawodnik generalnie wybierał się do Niemiec, do swoich znajomych, z którymi współpracuje, tam jakiś okres przygotowań, treningów, czy też jakieś seminarium. No i niestety w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że zawodnik został oszukany przez jakąś agencję za pośrednikiem swym, który jego bilety były zakupione na przylot do Europy. No i już było za późno, żeby cokolwiek mu pomóc, żeby nawet kupić bilet. Dowiedzieliśmy się o tym praktycznie w ostatniej chwili, dwa dni przed galą. Ale udało się ostatecznie załatwić zastępstwo Saulus Bicius, i to bardzo dobre zastępstwo, bo rekord tego zawodnika mówi, że jest bardzo mocnym rywalem i nawet już walczył też w Polsce, więc ten teren jest mu znany. No niestety takie sytuacje się zdarzają i będą się zdarzyć. Promotorowi jest zawsze przykro, jeśli coś takiego się dzieje, no ale na tym polega nasza praca, żeby w odpowiednim momencie stanąć na wysokości zadania i żeby uratować walkę dla przeciwnika, dla zawodnika, który nie ma rywala. No tutaj w tym przypadku to był main event, także zrobiliśmy wszystko, żeby ściągnąć zawodnika jak najlepszego. No i myślę, że udało nam się stanąć na wysokości zadania, bo rywal jest dobrym rekordem. Z tego co wiem, cały czas jest w treningu, jest przygotowany, także uważam, że zrobiliśmy to, co do nas należy. Pierwsza gala, choć musimy się to przesunąć trochę, bo wychodzimy z kadru. Pierwsza gala, w której będzie oktagon. Powiedz, czemu akurat w tym momencie zapadła ta decyzja? I no, tutaj narzekali zawodnicy MMA na ten ring, a teraz chyba będą narzekać zawodnicy K1 na ten oktagon. I powiedz, jaki tutaj jest złoty środek tego wszystkiego. Zawsze ktoś będzie niezadowolony, niemniej jednak ja uważam, że klatka mniej przeszkadza zawodnikom z kickboxingu niż klatkoring zawodnikom z MMA. Także myślę, że to jest jakiś złoty środek. Ja już od dłuższego czasu zapowiadałem, że prędzej czy później klatka pojawi się na fenie. No i akurat tak się złożyło, że to jest przewaga walka MMA. Stwierdziliśmy, że to dobry moment, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić jakąś nowość na fenie. A czy to jest tak w takim wypadku, że organizacja FEN idzie właśnie w kierunku tych walk MMA, czy to nie ma tutaj żadnego znaczenia? Nie, to nie ma znaczenia, tak jak wcześniej wspomniałem, to po prostu ta klatka mniej przeszkadza zawodnikom MMA niż klatkoring zawodnikom z K1. No, my zawsze, powtarzałem, stawiamy na te obydwa sporty, ale jednak z lekkim takim wskazaniem na walki MMA. Zawsze tych walk MMA mimo wszystko jest więcej. No, ja nie chcę faworyzować MMA nad kickboxingiem, bo obydwie dyscypliny są bardzo piękne, obydwie bardzo lubię, jak pokazała ostatnia gala na Torwarze. Walki w K1 były bardzo emocjonujące i nigdy nie zrezygnujemy z tego K1. Po prostu chcemy klatkę, bo chcemy coś zmienić, i korciło nas to z tą klatką już od dłuższego czasu. Co tu będę ukrywał? No jest ta klatka, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli wyjdzie wszystko fajnie, to myślę, że ta klatka już na stałe zagości tutaj. Jest ta klatka, powiedz mi, czy to się jakoś trzeba inaczej pracować, inną oprawę zorganizować, czy to jest to samo? Tak? No bo jest trochę zmian, jeśli chodzi o ustawienia świateł. Klatka zajmuje więcej miejsca, inaczej się umieszcza logotypy. No dla nas to jest nowość. No my zrobiliśmy 16 gal, nigdy nie robiliśmy jej w klatce. No i to sporo nowości, no ale myślę, że mamy sprawny zespół, także ta pierwsza gala będzie taka testowa, ale myślę, że wszyscy sobie poradzimy. Tym bardziej, że nasz partner telewizyjny Polsat ma wprawę już z galami w klatce, także myślę, że pójdzie tutaj jak po maśle. Jest klatka, czy te łokcie będą w końcu wprowadzone? No nie chcę tutaj składać deklaracji, ale jak widać idziemy ku pewnym zmianom i myślę, że zrobiliśmy pierwszy kroczek, żeby dążyć do tych standardów jednak światowych MMA. Także to jest pierwszy poważny krok w tym kierunku, i krok po kroku będziemy dążyli do 100% światowych standardów. A czym to jest spowodowane, że tych łokci, że nie wprowadziliście ich? No
Nie, decyzja o łokciach myślę, że już jest przesądzona w naszym teamie, także tak jak wcześniej mówiłem, kwestią czasu była klatka, to teraz kwestią czasu są łokcie, także myślę, że już lada chwila się te łokcie pojawią. Nie chcę tutaj składać deklaracji, żeby być zakładnikiem własnych deklaracji, ale chcemy te zmiany wprowadzać stopniowo. Po co mamy wszystko naraz? Teraz prowadzamy klatkę jako jedną nowość, na następnej gali być może wprowadzimy łokcie, być może jeszcze coś i wiadomo, że zawsze zmiany takie stopniowe dodają dodatkowego smaczku dla fanów. Chciałem zapytać jeszcze o Kubę Kowalewicza, bo ogłosiliście, że nie walczy wczoraj. Powiedz, jak to wyglądało? Czy zawodnik zgłosił to wcześniej, no miał tą walkę w tych Indiach? Czy to już od tamtego czasu było wiadomo? Ja powiem tak, zawodnik sygnalizował nam po tej walce, że sobie naderwał jeden z mięśni, ale mimo wszystko tam próbował jeszcze jakoś uratować ten swój występ. Chodził do rehabilitanta, cały czas byliśmy z nim w kontakcie. Po jakimś czasie stwierdził jednak, że niestety przykro mu, ale nie da rady zawalczyć. No i czekaliśmy tak naprawdę jeszcze kolejne kilka dni z tą informacją, bo jeśli ktoś nam wypada w ostatniej chwili, to lubimy to ogłaszać, jak już mamy zastępstwo, żeby nie stresować fanów po prostu, bo uważam, że to jesteśmy winni załatwić zastępstwo, jeśli jakiś zawodnik wypada. I właśnie, tu są te dwa zastępstwa, czyli zastępstwo dla Bomby. Bo powiem taką ciekawostkę, że to troszeczkę się namieszało w tym fight cardzie, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności Olejnik miał się bić z Łebkowskim. On się przygotowywał pod Łebkowskiego. Potem nagle dostaliśmy propozycję tego Brazylijczyka. Uznał, że Brazylijczyk to jest lepszy rywal na walkę wieczoru. I Łebkowski miał się bić z tym. Łebkowski miał się bić z Olejnikiem, ale wzięliśmy jednak Machado, no a z kolei potem jak to się wszystko tak przetasowało, to wzięliśmy za Kowalewicza Olejnika, bo już był przygotowany i tak dalej. Także Olejnik początkowo miał się bić z Łebkowskim. I właśnie, tutaj są dwa super zastępstwa. Jest dla Łebkowskiego Bicius, jest tutaj ten Olejnik, ale chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną walkę, to już jest ostatnie pytanie, czyli tutaj Michała Wlazło i jego przeciwnika Martina Hudeja. Czy Ty nie uważasz, że ten przeciwnik to jest jednak, to nie jest poziom Michała i tutaj, kurczę, no troszkę... Ja powiem tak, to będzie dla Michała prawdziwy test. No, o Michale można mówić wiele dobrego, ale też dużo złego. Michał przeplata bardzo dobre występy bardzo słabymi. No, na Fenie akurat wygrał dwa razy z mocnymi rywalami, ale nie zapominajmy, że ostatni Polek w Rumunii 40-paroletnim zawodnikiem. No, ja wiem, że... Z Ciumakiem, ja wiem, że tam walczył z jakąś kontuzją i tak dalej, ale nie lekceważmy Hudeja, bo Hudej jest to zawodnik nieobliczalny, dysponuje mocnym ciosem, także to wcale nie będzie łatwa walka dla Michała. Tak naprawdę to będzie taki test twardości dla Michała. Jeśli chce bić się z czołówką z najlepszymi ciężkimi w tym kraju, no to niech pokaże teraz, niech rozjedzie Hudeja. Przypomnijmy sobie, co Hudej zrobił z Szostakiem. No, zdemolował go w pierwszej rundzie. Fakt, że Szostak wcześniej przegrał z Kowalczykiem, no ale w swoim debiucie przewalczył trzy rundy z Łukaszem Borowskim, z doświadczonym zawodnikiem sportów uderzanych. Także tutaj nie lekceważyłbym Hudeja mimo wszystko. Wiadomo, że życzę Michałowi, żeby wygrał. To jest dla niego taki swoisty test. Niech pokaże klasę, niech się rozprawi szybko z Hudejem. Będziemy mu tą poprzeczkę sukcesywnie stawiali coraz wyżej. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie, bardzo krótkie pytanie. Jak wygląda sprzedaż biletów? Czy uda się zapełnić halę? Myślę, że tak. Sprzedaż idzie dobrze. Są jeszcze ostatnie bilety, ale spodziewamy się dobrej frekwencji. Zapraszamy w takim razie jutro na galę do Gdyni. Ze mną był prezes organizacji Paweł Jóźwiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Dziękuję.